Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektromobilni Cafe. Dzisiejszym gościem jest Piotr Staniewski, kierownik rozwoju biznesu w Leaseplan Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Piotrze, powiedz mi, jesteście na rynku już bardzo długo, minęło 21 lat. Czy jakieś refleksje po tym czasie odnośnie rynku polskiego między innymi, odniesienie do Europy, jest u nas dobrze, może mogłoby być lepiej? Może zacznę tak bardzo konserwatywnie. Patrząc na minione 21 lat i generalnie historię polskiej motoryzacji i tego, jak rzeczywiście ten rynek na tle Europy się rozwijał, to odnoszę takie niestety bolesne wrażenie, że nie zdążyliśmy się nacieszyć tą motoryzacją taką, w jakiej ona została rzeczywiście w sposób zaprojektowana. To jest oczywiście pochodną też zmian, które następowały gospodarczych bezpośrednio w Polsce, chociażby też wejścia Polski do Unii Europejskiej w stosunkowo też późnym okresie też, który bardzo dynamicznie przyspieszył wszelkie zmiany gospodarcze bezpośrednio w Polsce. Sam produkt i też czas, kiedy Leaseplan jest obecny, mówimy tutaj już o 21 latach, bardzo mocno pokazuje, jak dynamicznie zmienił się generalnie produkt i usługa najmu długoterminowego bezpośrednio dla klientów. Też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, jak mocno dynamicznie zmienia się charakterystyka samego tego produktu, bo trzeba wspomnieć, że na samym początku ten produkt bardzo mocno przypominał rozwiązanie zbliżone do leasingów, które jest dosyć powszechnym formą finansowania w Polsce. Oczywiście zawierał dodatkowy pakiet różnych wspierających usług typu serwis czy ubezpieczenie, jednak w nieco bardziej okrojonej i zmienionej formie niż ona ma obecnie dzisiaj miejsce. No właśnie, może w tym momencie to jest dobry moment, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym de facto obecnie różni się leasing od wynajmu, ponieważ w leasingu możemy wziąć samochód, płacić za niego przez określony czas, później się zastanowić, co z nim dalej robimy. W wynajmie zasady są podobne de facto, więc żeby ten nasz słuchacz wiedział, czy idąc do salonu, czy idąc do podmiotu finansującego, ma się zastanawiać nad leasingiem, czy może nad wynajmem. Bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie. No przede wszystkim leasing charakteryzuje się tym, że jest po prostu formą finansowania, jest niczym innym jak zakupem na raty, oczywiście niosącym za sobą określone dodatkowe w stosunku do kredytu korzyści podatkowe. No niemniej jednak jest to forma zakupu na raty, też formą zakupu, która charakteryzuje się bardzo niską wartością rezydualną tego samochodu, gdzie końcową cenę, czy też w ogóle ryzyko utraty wartości tego samochodu ponosi w całym okresie korzystający, czyli klient, który w tej formie nabywa samochód. Ponadto przy standardowych rozwiązaniach leasingowych klient dodatkowo płaci za ubezpieczenie, dodatkowo płaci za serwis samochodu w zależności od tego, jak te koszty będą się kształtowały w okresie użytkowania samochodu, w związku z czym poza być może ubezpieczeniem, dosyć ciężko temu korzystającemu jest określić z góry całkowite koszty użytkowania tego samochodu. Wynajem ma tą przewagę nad standardowym leasingiem, że posiada poza samą usługą finansowania wszystkie dodatkowe usługi związane ze standardową eksploatacją samochodu, w tym właśnie pełen serwis, w tym pełne ubezpieczenie, w tym assistance, zapewniający przede wszystkim stałość kosztów użytkowania tego samochodu w okresie jego wynajmu i też przewidywalność tych kosztów w perspektywie okresu, na jaki ten samochód został wynajęty. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że rata wynajmu jest znacznie niższa niż w przypadku leasingu, ze względu na to, że wartość rezydualna, która stanowi też podstawę wyliczenia części finansowej raty w wynajmie długoterminowym, jest to tak zwana wartość rynkowa. A co za tym idzie, znacznie wyższa od standardowych wartości końcowych, jakie są przyjmowane w ofertach i w kalkulacjach leasingu. Czy klienci oczekują od Was rozwiązań, które wpłyną na obecne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku? Tak? Mamy wzrost cen znaczący, no i przede wszystkim
czy macie dla nich usługi, które są dopasowane do czasów obecnych? Rzeczywiście, że tak. No przede wszystkim wynajem długoterminowy pozwala na ograniczenie jakby tych wydatków miesięcznych. Tak? To jest jakby ta podstawowa zaleta tego rozwiązania. Ze względu na parametryzację tej oferty, rata łączna z uwzględnieniem serwisu, jak i ubezpieczenia, czy assistance i opon chociażby, jest dzisiaj niższa niż w przypadku standardowego leasingu, którego ratę dzisiaj zasadniczo podraża dodatkowo cena tego samochodu, która wzrosła bardzo dynamicznie, oraz zmienne też stawki oprocentowania. W przypadku najmu najczęściej mówimy o stałej stopie bazowej. To też jest bardzo istotnym elementem zabezpieczenia i ograniczeniem ryzyk związanych ze zmianą tej stawki w okresie eksploatacji tego samochodu przez jego użytkownika. A jak z oddaniem? Czy jeżeli klient mówi, słuchajcie, no nie podołam po prostu, żeby dalej finansować samochód, on może od was bez potencjalnych kar oddać ten samochód wcześniej? Nie, tego typu jakby rozwiązania dzisiaj nie praktykujemy, natomiast mamy określone z góry, jakby zdefiniowane potencjalne koszty, jakie się mogą pojawić w tego typu sytuacji. Jeżeli klient dzisiaj ewentualnie przewiduje, że jego sytuacja ekonomiczna może ulec zmianie albo jest niepewny co do rzeczywistej przyszłości, a z drugiej strony chciałby rzeczywiście korzystać z takiej formy finansowania, jakim jest najem, alternatywą do tego jest najem zarówno średnio, jak i krótkoterminowy, gdzie rzeczywiście jest dowolność, jeżeli chodzi o wyjście w każdym momencie w trakcie tej umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To ciekawe rozwiązanie. A przechodząc dalej, elektromobilność, no bo jakby spotykamy się tutaj, żeby trochę o niej opowiedzieć. Dla niektórych cały czas jest to nowość, trend. Czy twoi klienci podchodzą do tego właśnie w sposób, że to jest trend, to jest jakaś nowinka, ciekawostka, czy może już realnie rozpatrują to, żeby w ich flotach były elektryki i tylko elektryki? Tutaj znów musimy tak naprawdę popatrzeć na grupę odbiorców tego produktu, no bo mówimy tutaj o znowu najmie długo, średnio i krótkoterminowym samochodów elektrycznych. Z punktu widzenia dużych korporacji jest to ewidentny trend, jest to ewidentna potrzeba też wynikająca ze świadomości tych firm, polityk i strategii, które dotyczą zeroemisyjności tychże flot. Taką samą strategię ma m.in. LeasePlan, gdzie do 2030 roku chcemy jako grupa ograniczyć tak naprawdę emisję dwutlenku węgla z floty, którą zarządzamy, do zera. Także to jest pewna pochodna bezpośrednio też naszych strategii, no i głębokiej świadomości na temat wpływu i oddziaływania naszej branży i usług transportowych związanych z tym, co robimy bezpośrednio na środowisko. To dlatego sadzicie drzewa? Między innymi dlatego sadzimy drzewa. Sadzimy drzewa od, słuchajcie, 2007 roku. To też pokazuje, jak bardzo świadomi jesteśmy wpływu tego, co robimy i świadczonych przez nas usług na środowisko. Wtedy jeszcze nie było samochodów elektrycznych, nie było innej alternatywy do tego, żeby faktycznie w jakikolwiek sposób rekompensować dwutlenek węgla emisję, tak jest, przez flotę, którą finansowaliśmy. W związku z czym wpadliśmy na fantastyczny pomysł razem z klubem Gaja, z którym realizujemy tę inicjatywę od samego początku powstania tego pomysłu, związaną właśnie z rekompensatą i sadzeniem drzew jako odpowiednik emitowanego dwutlenku węgla do środowiska. A jeżeli mogę Cię dopytać, czy to jest jakby sadzenie drzew w konkretnych lokalizacjach w Polsce, czy to jest po prostu tam, gdzie akurat są możliwości? To jest tak, jak powiedziałeś, to są konkretne lokalizacje wskazywane też przez Klub Gaja, z którym realizujemy tę inicjatywę. I udało nam się, słuchajcie, od 2007 roku posadzić już 100 tysięcy drzew. To jest imponujący wynik, jakby nie patrzeć, ale idąc jeszcze drogą neutralności klimatycznej i samochodów elektrycznych, mówiłeś o tym, że wy dążycie, że duże firmy też dążą do tego, żeby te pojazdy się pojawiały i żeby tą neutralność emisyjną uzyskać, ale czy klienci są świadomi, jakby, czym jest elektromobilność i jak powinno się z niej korzystać? Czy cały czas jest problem edukacyjny, że to jest jakby fajnie, jest samochód elektryczny, ale za dużo o tym nie wiem? Nie traktowałbym tego jako problemu, raczej bym to dzisiaj traktował w dalszym ciągu jako pewnego rodzaju rola, jaką dzisiaj pełnimy.
Z tego, co ja się przynajmniej orientuję w kontaktach no nie tylko biznesowych, ale także prywatnych, no myślę, że dzisiaj elektromobilność jest już absolutnie wszechobecna przy każdym stole, niezależnie od stopnia zamożności łączy i dzieli danego klienta, ale jest. Ale to jest. Wydaje mi się, że to już jest istotny element i dobry krok w kierunku rzeczywistej tej elektromobilności, czy też zeroemisyjności, no bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że samochody zeroemisyjne to nie tylko te elektryczne. I na pewno te tematy już są poruszane. I tak jak powiedziałeś, często dzieli, często godzi. Natomiast tam, gdzie dzieli, warto na pewno o tych tematach rozmawiać, warto edukować i warto przekonywać i poszukiwać też tak naprawdę argumentów za tym, aby tą elektromobilność po prostu popularyzować i przekonywać osoby, które do tej pory nie były jeszcze przekonane. A to wynika z faktu, że jest to coś, przed czym dzisiaj już nie ma ucieczki. I prędzej czy później każdy z tą elektromobilnością i samochodami elektrycznymi po prostu będzie miał styczność i będzie w jakiś sposób zachęcony do tego, aby na koniec przesiąść się w ten samochód elektryczny. A wy musicie zachęcać i przekonywać swoich klientów? Promujemy, tak? To na tej zasadzie, że promujemy, pomagamy na pewno w tej transformacji, bo bez tutaj zaangażowania podmiotu, który bezpośrednio finansuje samochody, ciężko wyobrazić sobie taką drogę samodzielnie. Robimy to nie tylko poprzez wsparcie bezpośrednie i pomoc w typowaniu chociażby samochodów, które dzisiaj we flotach już jeżdżą i które w naszej opinii nadają się do tego, aby taką transformację już powoli przechodzić. Wspieramy także te podmioty i pomagamy w realizacji infrastruktury do ładowania, no bo bez tej infrastruktury do ładowania ciężko jest sobie wyobrazić dzisiaj dużą transformację i przejście z samochodów konwencjonalnych, spalinowych właśnie na samochody elektryczne, gdzie jednocześnie nie będzie zapewniona cała infrastruktura do tego, żeby te samochody w sposób sprawny i szybki po prostu ładować. Macie w swojej ofercie również samochody z drugiej ręki tak zwane, czyli używane. Daje się im drugie życie. Czy to jest w ogóle popularny projekt? Czy ludzie się interesują tym? I czy to jest też jakby, czy waszym targetem jest firma? Czy już w tym, w przypadku na przykład samochodów, które skończyły pierwszy żywot, co jest jakby też oferta dla klientów indywidualnych? Tak naprawdę oferta jest skierowana do wszystkich grup klientów, natomiast nasza obserwacja dzisiaj jest taka, że najchętniej z niej korzystają klienci indywidualni, jak i małe firmy. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne i oferta jakby najmu samochodów używanych jest na tyle ciekawa, że przede wszystkim rata takiego samochodu jest nieco niższa niż w przypadku dzisiaj samochodów nowych, więc to jest myślę podstawowa korzyść związana z najmem takiego samochodu. Po drugie w dalszym ciągu jest to samochód o znanej historii, ponieważ no, LeasePlan od początku jakby zarządzał tym autem i zna dokładnie jego historię, jego przebieg, jego także szkodowość. Czyli jego stan, mówiąc najogólniej, techniczny, w związku z czym gwarantujemy to, że oddając samochód użytkownikowi, oddajemy mu auto bezpieczne, sprawdzone. I kolejnym elementem jest oczywiście okres i myślę, że to jest też bardzo ważna przewaga tego produktu w stosunku do standardowych ofert najmu długoterminowego samochodów nowych, dlatego że o ile w przypadku samochodów nowych mówimy tutaj o okresach średnio 3-letnich, Tak w przypadku najmu samochodów używanych mówimy o okresie między rokiem a 2 latach. W związku z czym to też jest być może odpowiedź na pytanie, które pojawiło się wcześniej, czyli próba zabezpieczenia i też możliwość skorzystania z produktu, który jest względnie krótkim zobowiązaniem i w sytuacji niepewności co do przyszłości biznesu prowadzonego albo bezpośrednio własnego budżetu domowego, takie rozwiązanie jest po pierwsze dobrym przedskoczkiem do tego, żeby w ogóle spróbować, czym jest najem, a po drugie zabezpieczyć sobie w ten sposób łatwą i bezkosztową opcję wyjścia po stosunkowo krótkim czasie eksploatacji takiego auta. Ale jakby tak się zastanowić, biorąc pod uwagę, jak wygląda obecnie nasz rynek, gdzie na nowe samochody czekamy bardzo długo, macie pulę samochodów używanych. Czy w momencie, kiedy klient zamawia coś niestandardowego, na które okres oczekiwania jest długi, a przerwa między jednym leasingiem a drugim jednak się pojawia, czy wtedy jakby staracie się tą lukę zasypać właśnie samochodami drugiej ręki, czy raczej przedłużacie kontrakty, które już trwają?
Nie używamy tych samochodów używanych, jakby oferta samochodów używanych nie jest typową ofertą samochodów przedkontraktowych, czyli samochodów, które oferujemy na czas oczekiwania na samochód, który jest faktycznie zamówionym w ramach umowy najmu długoterminowego. Tutaj wychodzimy naprzeciw rozwiązaniem w postaci właśnie najmu średnio i krótkoterminowego w ramach oferty Flexplan, tak ona się nazywa w Leaseplanie, i to są samochody rzeczywiście przedkontraktowe, czy też samochody sezonowe, które pozwalają w określonych pikach chociażby sezonowych poszczególnych branż zapewnić, czy też uzupełnić flotę na określony czas danego klienta. Jesteście jedną z, jakby nie patrzeć, kilkunastu firm na rynku polskim, którzy oferują wynajem i leasing. Czym się wyróżniacie? Bo to jest takie pytanie, które myślę, że może nie jest łatwe, ale z drugiej strony może przedstawisz nam to, dlaczego właśnie przyjść do Was. Dziękuję Ci za to pytanie. Przede wszystkim wyróżnia nas klientocentryczność, to znaczy poza oczywiście całą masą rozwiązań, które i technologii, która też pojawiła się na przełomie tych, słuchajcie, 21 lat, bo trzeba pamiętać o tym, że wracając trochę do pierwszego pytania, początki to faktycznie był Excel, to faktycznie byli tylko i wyłącznie ludzie. Nie było jeszcze wtedy telematyki, a już na pewno nie tak dalece zaawansowanej, która pozwalała w sposób automatyczny optymalizować pewne działania i rozwiązania dedykowane dla klienta. No ale w dalszym ciągu wyróżniają nas bez wątpienia ludzie, bez wątpienia wyróżniają nas systemy, które właśnie pozwalają na automatyczne i dynamiczne wspieranie zarządzania tą flotą po stronie klientów, czego dowodem są wysokie oceny satysfakcji zarówno użytkowników, jak i klientów. W tym roku nasza firma odnotowała rekordowy na przestrzeni tych 21 lat wynik, który nas po prostu ogromnie cieszy i też potwierdza to, że jakość świadczonych przez nas usług i serwisu jest po prostu na bardzo wysokim poziomie. A co będzie za kolejne dekadę, jak się spotkamy i będziesz nam mówił o kolejnych jakby sukcesach firmy? Tak długa obecność na rynku już jest sukcesem, no jednakże rynek jest dynamiczny i oczekuje zmian. Czy zdradzisz nam coś, co można czekać w najbliższych czasach u Was? Coś nowego może się pojawi, albo wprowadzicie mikromobilność też na przykład do wynajmu? Ciężko jest mi tutaj odnosić się rzeczywiście w tak długiej perspektywie czasu, jeżeli chodzi o tą przyszłość. Myślę, że jeżeli spotkamy się za 5 lat, na pewno będziemy mówili o trochę innych formach mobilności niż te, które mamy dzisiaj. Jestem przekonany, że w miejsce standardowych samochodów, czy też pojazdów spalinowych, no zaczną nam się pojawiać pojazdy. I tutaj nie bez przyczyny używam słowa pojazdy, ponieważ no już nie tylko samochody będą faktycznie przedmiotem świadczonych przez takie firmy jak my usług. Dzisiaj coraz więcej słyszy się i widzi tak naprawdę już i popularyzuje alternatywne formy transportu, zarówno transportu ostatniej mili. Mówimy tutaj o chociażby rowerach cargo elektrycznych, mówimy o hulajnogach i mówimy o całej masie innych tak naprawdę rozwiązań, które dzisiaj zmieniają bardzo mocno mobilność, bardzo szeroko rozumiana. No tak, tutaj też jakby jest jeszcze opcja car sharingu zawsze, który też zawsze gdzieś tam w tym całym spektrum transportowym istnieje i podobno jest coraz lepiej z nim. Zobaczymy, co przyniosą kolejne czasy. Piotrze, a mówiliśmy dużo o wynajmie, o leasingach, o elektromobilności, no ale nie poruszyliśmy głównego tematu, AstraZeneca. Samochody, flota samochodów elektrycznych, która dzięki Waszemu udziałowi została wypuszczona do klienta. To jest największy kontrakt i czy takie kontrakty się jakby będą w przyszłości kolejne, czy to jakby taka perełka na rynku w tym roku na przykład? Jeżeli chodzi o flotę samochodów osobowych, to z całą pewnością jest to największa dostawa samochodów elektrycznych w tym roku. Myślę, że kolejny rok też będzie bardzo mocno tutaj wspierał i będziemy mogli świętować kolejne dostawy samochodów, i jeżeli chodzi właśnie o AstraZeneca. No bez wątpienia AstraZeneca dzisiaj jest najbardziej świadomą firmą taką proekologiczną, która rzeczywiście bardzo konsekwentnie realizuje strategię związaną z zeroemisyjnością i po pierwszej fazie pilotażowej związanej z dostawą no tutaj łącznie 50 prawie samochodów, tak naprawdę przechodzi w kolejne fazy i kolejne grupy pracowników będą przesiadały się w kolejnych kwartałach w samochody elektryczne. Czyli rozumiem, że to był
pierwszy etap, który będzie kontynuowany i tych samochodów będzie coraz więcej, w szczególności elektrycznych, dostarczanych do klientów flotowych? Z całą pewnością tak. To obserwujemy także u naszych kolegów z konkurencji. Widzimy, że bardzo dużo samochodów dostawczych pojawiło się w ostatnim czasie właśnie elektrycznych. To też oczywiście ogromnie cieszy, bo te samochody przede wszystkim są używane bezpośrednio w centrach miast. A sam jeździsz elektrykiem? Jeszcze nie. Czekam. Czekam tak naprawdę przede wszystkim na instalację ładowarki w mojej nieruchomości. Jak tylko uda się to proces zakończyć, z wielką przyjemnością i przesiądę się w samochód elektryczny. Życzę Ci tego, żeby to jak najszybciej nastąpiło. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Piotr Staniewski, kierownik rozwoju biznesu w Lisbon Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.